Bardzo często w różnych sytuacjach spotykam się z pytaniem, jak to jest z tym pierwszeństwem tramwajów na rondach w Dąbrowie Górniczej. Trochę też filmów na ten temat już przygotowałem, ale postaram się w miarę to omówić. Otóż w Dąbrowie nadano pierwszeństwo przejazdu przez rondo tramwajowi wjeżdżającemu na to rondo poprzez dodanie dwóch znaków. Te dodane znaki to jest znak ustąp pierwszeństwa oraz uwaga tramwaj. Znaki są umiejscowione wewnątrz ronda, a więc dla pojazdów, które chcą po tym rondzie sobie dookoła pojeździć. I taką dostajemy informację, że musimy ustąpić wtedy temu tramwajowi. Tak jest prawie, powtarzam, prawie na wszystkich rondach, bo to nie jest tak, że na wszystkich nowych dąbrowskich rondach ten tramwaj ma pierwszeństwo. Rondo na Redenie, skrzyżowanie Królowej Jadwigi, Aleja Róż, tam tramwaj jadący od centrum takowego pierwszeństwa nie ma. Nie pamiętam w tej chwili, jak jest z tramwajem jadącym od strony Gołonoga w stronę centrum. Tam chyba dodano ten znak wewnątrz. Tak więc tramwaj jadący od centrum na rondzie u zbiegu Królowej Jadwigi, Alei Róż nie ma pierwszeństwa do ronda wjeżdżając. To jest, taki bym powiedział, wyjątek. Oczywiście daleki jestem od popierania tej tezy, powiedzenia, że to jest super, hiper. Oczywiście zgadzam się z tym, że nadanie pierwszeństwa przez miasto czy jakiegokolwiek priorytetu dla komunikacji miejskiej jest to rozwiązanie, które jak najbardziej w miastach powinno obowiązywać i tutaj jak najbardziej jestem na tak. I myślę, że każdy rozsądnie myślący człowiek będzie mówił, że to jest zachowanie prawidłowe. Natomiast sama tego typu organizacja ruchu, a więc to oznakowanie wewnątrz ronda, moim zdaniem, w moim odczuciu dobre nie jest. Odbiegam od zasadności, czy to jest zgodne z przepisami. Organizacja ruchu jest na tą chwilę zatwierdzona, więc przyjmujemy, że ona zgodna z przepisami jest. Natomiast co do tej zgodności, tak naprawdę oceni to, zobaczymy. Wojewoda, być może Wojewódzki Sąd Administracyjny, może dopiero Naczelny Sąd Administracyjny będzie musiał w tej sprawie się wypowiedzieć. A dlaczego? Ano dlatego, że znalazł się człowiek i chwała mu za to, że taka osoba się znalazła. I nie jestem to absolutnie ja. Daleki jestem od tego. Nie walczę, nie wojuję. Że tak powiem, siedzę grzecznie, tylko omawiam pewną sytuację i do tego, co mamy na drogach, się grzecznie dostosowuję. Natomiast znalazł się w Dąbrowie człowiek, który chce tą organizację ruchu zmienić i chce, aby ta organizacja ruchu była zgodna z obowiązującymi przepisami. Znalazł odpowiednie luki w prawie i sprawę, że tak powiem, została skierowana do wojewody. Obecnie wojewoda śląski, z tego co wiem, sprawą tą się zajmuje, tego oznakowania rond w Dąbrowie Górniczej. Tak więc zobaczymy, jakie dalsze te sprawy, losy będą. Na pewno sytuację będę śledził, będę też informował. Natomiast jak najbardziej trzymam kciuki za to,
aby ów pan, który to rozpoczął, aby tą sprawę wygrał, aby ten tramwaj miał to pierwszeństwo jadąc przez miasto, ale żeby miał to pierwszeństwo zgodnie ze wszelakimi zasadami, zgodnie z rozporządzeniem o znakach, a więc w jedyny tak naprawdę w 100% legalny sposób, a więc poprzez zamontowanie sygnalizacji świetlnej, dobrej, powtarzam, dobrej sygnalizacji świetnej, bo takową sygnalizację świetną dla tramwaju mamy choćby na rondzie budowniczych Huty Katowice, ale to jest sygnalizacja, która tak naprawdę ten tramwaj, nie oszukujmy się, spowalnia. Bo tramwaj dojeżdżając czy to z jednej, czy z drugiej strony do ronda musi zwalniać, bo bardzo często ta pionowa szczelina włącza mu się dopiero jak on się pojawi przy sygnalizatorze. On powinien ruszając z przystanku już wiedzieć, że na skrzyżowaniu będzie miał pionową szczelinę, że będzie mógł przejeżdżać i mam nadzieję, że takie sygnalizatory na kolejnych przystankach przed kolejnymi rondami powstaną, a na samych rondach pojawi się sygnalizacja świetlna dla tramwajów. Trzymam za to bardzo, bardzo mocno kciuki.